Podczas tegorocznych ferii zimowych interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie zaprasza dzieci od 6 lat do uczestnictwa w zajęciach warsztatowych. Będzie można nie tylko poznać dawną historię, ale również zapoznać się z pismem średniowiecznym, a także spróbować swoich sił przy tworzeniu witraży. Nie zabraknie zabawy ze średniowieczną biżuterią. Kto jednak woli poruszać się podczas ferii, może to zrobić na sportowo w Mosirze, podczas turnieju tenisa czy halowej piłki nożnej. Na ruch stawia również Miejski Dom Kultury w Działdowie. Dom Kultury zaproponował warsztaty taneczne w trzech dziedzinach: taniec współczesny, modern jazz, zajęcia akrobatyczne i hip-hop, house i krąpling. Taneczne ferie w tym roku będą prowadzone przez instruktorów z Olsztyna oraz Białegostoku. Zajęcia będą odbywać się w siedzibie przy ulicy Jagieły 33. Dodatkowo Miejski Dom Kultury szykuje sceniczne atrakcje. W okresie ferii zapraszamy wszystkich chętnych, wszystkich sympatyków muzyki na koncert zespołu Lemon 1 lutego. Jeszcze są bilety, więc chętnych bardzo prosimy o zgłaszanie się jak najszybciej w celu rezerwacji. Na koniec ferii za to zaplanowaliśmy prapremierę spektaklu teatralnego w wykonaniu grupy Pewni Niepewni o Antku Kochanku. Również zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich chętnych, którzy kochają sztukę, kochają teatr. Działdowska Biblioteka również przygotowała ofertę dla wszystkich, którzy ferie postanowią spędzić w mieście. Od 26 stycznia do 6 lutego, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10 do 13 czeka ciekawy program. W programie mamy teatrzyk Kamiszy Bai. Na podstawie tego teatrzyku dzieciaki będą wykonywały prace plastyczne, będziemy robiły kwiaty z bibułki, plecienie koszyków będzie, jak również będzie konkurs tańca przy Xboxie, grupowo dziewczynki czy chłopcy będą tańczyli. Będziemy gry i zabawy edukacyjne miały, również planujemy wycieczkę do Muzeum Interaktywnego i wycieczkę do parku, jak będzie zima, jak śnieg będzie oczywiście, będziemy dokarmiał ptaszki i lepił bałwana. Informacje na temat ferii w Działdowie można znaleźć również w kalendarzu na naszej stronie internetowej www.telewizjamazury.pl.